Przez dwa dni, 17 i 18 sierpnia z użytkowania wyłączono bieżnie stadionu lekkoatletycznego przy ulicy 17 stycznia w Lesznie. Powodem jest wymiana fragmentu nawierzchni tartanowej, która uległa zniszczeniu w czasie intensywnych opadów, których w tym roku nie brakowało. Niestety woda dostała się pod tartan i uszkodziła go. Remont nawierzchni jest wykonywany w ramach gwarancji. To nie jedyna inwestycja na stadionie zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jeszcze w tym roku zaplanowano wymianę nagłośnienia. Obecny sprzęt się wyczerpał, a nowy będzie lepszej jakości i i poprawi słyszalność. Wymiana nagłośnienia to plan na jesień.